Witamy na kanale Grad Plus. Witamy wszystkich. I zapraszamy na ponownie odcinek magnesowy. Jesteśmy na Piekiełku. Tak, jest to nasz ulubiony staw, w sumie jezioro. Na początku się trochę pomyliliśmy, bo okazało się, że to jest jezioro Piekiełko. Wielu z Was też w komentarzach pisze, żebyśmy tutaj wracali, bo bardzo dużo z domu wychodzi i ciekawych rzeczy. A co dzisiaj wyjdzie, to się okaże. Oglądajcie. Zapraszamy do subskrypcji i lajkowania, a my zaczynamy. Pogoda pierwsza klasa na magnes. Słońce świeci, słuchajcie. Tylko rzucać. Szukam miejscówki. Tu mi trzciny będą bardzo przeszkadzały, więc udam się troszeczkę dalej. Konrad rzuca w miejscu, w którym już dwa razy byliśmy. Tam na początku widziałem, że już coś tam mu brało. A ja zejdę sobie tutaj. Też jest dobre miejsce. O, trochę trzcin jest, ale nie ma lipy. Zaczynamy połowy. Dopiero co zdążyłem magnes przymocować i już stąd nawet z ziemi wyszarpał jaki złom. Tak to jest na Piekiełku tutaj. Zobaczymy, co dzisiaj dzień przyniesie. Pierwszy rzut. Pierwszy rzut i już coś ciągniemy. Proszę bardzo. Jaki stary garnek wychodzi. Uhuhu. Cały garnek. Proszę bardzo. O. Elegancko. Pierwszy fancik przy pierwszym rzucie. No, zapowiada się ciekawie. Lecimy dalej. To jest pierwszy rzut. Magnes jest w wodzie. I czuję, że coś jest. O proszę. Co tu jest? Szło po dnie. Taki wspornik, coś takiego. Lecimy dalej. Czuć, że coś tutaj idzie po tym mule. I co tu wyjdzie? Jest jakiś fancik. Co to jest? No zaraz zobaczymy. Trochę obmyję. O, coś takiego wyszło. Tu na pewno się przykręcało. Kręciło. Takie imadło jakby. No nie wiem, kurde, możecie napisać w komentarzu. Fajnie, lecimy dalej. Dobra, słuchajcie, tu jest, już mam blisko rzut numer 2. Jest taka obręcz. Ciężka. Okej. Tak to wygląda. 100% skuteczności i to mi się podoba. Rzuciłem w to samo miejsce i chyba coś się złapało. Tak, jest coś. O. Z daleka to fajnie wyglądało, ale jednak mamy to ostrze od kosiarki. Tutaj naprawdę dużo tego wychodziło. Chyba z 20 już. No i to jakaś blaszka. Kamieni mnóstwo. Tak mi się wydaje, że jest w tym miejscu, ale to jest trzeci rzut. I słuchajcie. Coś mam. Lampy? Tak jakby, ale nie wydaje mi się. To jest taka rzecz, tu są jakieś dyblaszki jeszcze. Następny rzut. Oj, proszę bardzo. Kilka fantów naraz. Nawet kombinerki wypadły. O, działają normalnie. Dobra, kombinerki. Co tam masz? Takie dobra. Coś jeszcze tutaj jest. O. Patrz, już tutaj rzucamy trzeci raz w rzędu, tak, nie? Mi ciągle coś wychodzi. Rzuciłem dopiero kilka rzutów i ciągle coś jest. Ej, dobra, spójrzcie tutaj. Taki kolejny rzut. Tyle rzeczy się udało zebrać. Tutaj jakaś taka obręcz znowu. Siewnik, od siewnika, od kosy w sumie, chyba od kosiarki, może tak. To, patrzcie na to, to jest taka śrubka. No nie wiem od czego, ale śrubka, nie? Wiecie, o co chodzi? Tu jakiś kolejny kawałek większego metalu. Śruba.
O, i coś takiego. Będzie coś, czy nie będzie? Jest. Taka śruba jakby. Z nakrętką? Tak. Już wygięta śruba. Czuć już z daleka opór. Chyba coś mamy. Powoli trzeba, żeby się nie oderwało. Tu dużo kamieni jest niestety w wodzie. I trochę nam haczy. Ale jest coś, dobra, zobaczymy. O! Rura. Taka rura, o proszę bardzo, i pokrywka. Jakiś garneczek mały. No ale rura to nawet ciężka. O! Na węgorze może. Tu wchodziły sobie i utykały w środku. Kolejny rzut. Haczyk. Od czegoś tam wiadomo był. Jakaś mała... Małe kółeczko. Położymy to. No a to co to mogło być? Chodź tu. Okej. Coś takiego jak od ławki. Wiecie o co chodzi. Coś w tym stylu. Albo i nie. Co tym razem się przykleiło? Taki jakby imbus. Ale nie, to nie jest imbus, tylko... Tu się wbijało do czegoś. No nie wiem. Sprawdzamy. Kolejny rzucik, spójrzcie tutaj. Co tu jest? O, proszę bardzo. Od pedału rowerowego. Tutaj kolejna śrubka. Tutaj jakieś blaszki. Takie rzeczy. Ostre, ostre w sumie. Pucha. O, taki zagięty. Jakieś mocowanie na coś. A tu co, smycz? Obroża. Przepraszam, obroża, nie smycz. Tak na to wygląda. Dokładnie. I jakiś drucik mały. No, sporo dzisiaj tego jest tutaj, słuchajcie. Na pewno nie zmienimy tego miejsca, znaczy ja nie zmienię tego miejsca, bo tutaj jest tego dużo. I tutaj pewnie jeszcze będziemy niejednokrotnie sprzątać. Piekiełko. Dobra, co mamy tym razem? O, taka kubka złomu. Sprężyny, śrubki, jakieś podkładki, nie podkładki. O, nawet jest klucz. Pośród tego wszystkiego. Łatwo było przeoczyć, ale o. Klucz wypadł. Chodź tu, złomie. Chodź. Kolejna blacha. O, nawet jest jakiś pojemnik. To kawałek kupatych pewnie było, a tutaj taki kubeczek pewnie był mały. Tylko już zgnieciony teraz. Jest i rura. Spora, dość spora. To już nie jedna spiekiełka. Kotlet jest. Co to się przykleiło? Jakiś kabel. Taki kabel, o, proszę bardzo. Spójrzcie, tutaj to chyba najciekawszy rzut wyłowiony dzisiaj. Jest Francuz. Taki mały. I coś takiego. Zaraz wam pokażę, co tam jest napisane, bo jeszcze nie wiem. Tu jakieś blaszki, coś tam. Denko od słoika. Okej. Tu jakieś dziurki, no to pewnie połamany element. Okej, to zostawimy. Spójrzmy tutaj. No ten Francuz. Też połamany, ktoś pewnie wyrzucił, bo już nie potrzebował. Najlepiej do wody, nie? I tutaj mamy... I tutaj mamy, słuchajcie... 500 W, jakaś żarówka. 500 W, 35 Amperów, BM. Nie wiem, czy coś zauważycie. A tu jest napisane, że to jest firma Apena chyba. Jest napisane Apena, bielsko-biała. No tak wygląda, jakby jakaś żarówka była. Dajcie znać w komentarzu, jak ktoś wie, od czego to jest. Rzucamy dalej. Kolejne rzuty za przed nami i za nami już też.
Kolejny rzut i mamy blaszkę. O, zobaczcie. Bardzo dobry stan. Nad firmę jeszcze widać. Spinex Cat A. No elegancko. Fan wędkarski jest. Wcześniej, ale nie mam swojego uchwytu na statyw do kamery, więc ja tak będę to nagrywał. Patrzcie na to. Tutaj mi się wydaje, że jest to jakaś część od siewnika czy coś takiego rolniczego, ale mogę się mylić. Jeśli ktoś wie, to niech da znać w komentarzu. Taka rzecz. To mnie bardzo zastanawia i tak nie jestem przekonany, co to jest do końca. No ale takie moje pierwsze wrażenie, pierwsza myśl. Co my tu jeszcze mamy? Pręto takiego. O, chodź tu. Jest pręt. Co tu się łapie? Gałęzie na pewno. Już myślałem, że to jakiś pręt będzie, a to tylko gałąź. A tutaj taki jakby zawias mały, zakręcony. A tutaj to nie mam pojęcia. Jakieś części złomowe. No teraz takie cudo mamy. Całkiem sporo dzisiaj w złomu łowimy z piekiełka. Nie wiem jak tam u Konrada, ale u mnie to wygląda właśnie tak, że co chwilę jakieś takie nawet większe rzeczy. Tutaj śruba tak zakręcona. I jeszcze jakieś rzeczy. Okej, coś takiego. A to co to? Tutaj mamy. Nie wiem, to jest też namagnesowane chyba, bo się przyciąga do. Patrzcie. No jakiś taki mały magnes z lodówki czy coś takiego. Kilka rzutów do przodu. Głównie takie gwoździe wychodzą, nie gwoździe, nawet nie pokazujemy tego. A teraz... O! Od roweru. A taki sznurek w ogóle, tu chyba ktoś to wykorzystał do innych celów, bo jest sznurek przyczepiony. Nie, zakotwice raczej by to nie posłużyło, bo za lekkie. No nie wiadomo. Jakieś odciążenie na pewno. O, i tutaj druga część już dzisiaj taka. Już taki pojemnik dzisiaj na dzień wypadł w tym piekiełku i mamy drugi. Dobra, rzucamy dalej. Co tam jeszcze wypadnie dzisiaj? Zaraz się okaże. Oglądajcie. Kolejne rzeczy. Pucha. I kawałki metali. Blaszki. Takie tam wywinięte druty. O, ciężko szło. Ale jak widać, o kamienie musiało się ocierać, haczyć. Taki drut zwinięty. I tym razem taki kawałek, chyba raczej zawiasu albo i nie, połamany na pewno. A my lecimy dalej z rzutami. Kolejne złomy lecą do pudła. No a teraz takie części, o, rurka i druty. I tym razem wzmocnienie. Wzmocnienie mostów, wiecie o co chodzi, nie? To taka drabineczka. Zapomniałem jak się to nazywa, ale wtajemniczeni wiedzą. O, a teraz taki mamy zestawik. Tu takie zabawki widać, część. Koło zostało. A tu już nie wiem, od czego to mogło być, od motoru. Tym razem jedna rzecz, ale patrzcie. Od butelki tej korkowanej. Stara musiała być na pewno. Długo tu przeleżała. No a teraz grzbiet zamka, pokrywka. Tak mi to przypomina. I coś grubszego chyba leci.
wraz z magnesem jest rurka. To będzie chyba tylko rurka, ale taka dłuższa. No i zobaczmy, jest. Oj. Dobra. Piekiełko się czyści, kilogramy wpadają. To już za dużo tłumu nie wychodzi akurat w tym miejscu. Byliśmy dokładnie tutaj 3 razy. Teraz idę kawałek dalej, w tamto miejsce. No i zobaczymy, może więcej wypadnie. Oglądajcie. No, zmieniłem dopiero co miejscówkę, pierwszy rzut i już kilka fantów wypadło naraz. Piekółko, jakiś pręt. Kolejne rzuty za mną. Obręcz. Tutaj coś od samochodu, coś na takie klipsy. Nie wiem co. Czy to tak było, czy to tak było. Ups. Okej. Też pokrywka chyba. Tak, też pokrywka, ale raczej już tutaj nic nie odczytamy z niej. Widać, że śruby tutaj na pewno były. Tu, tu i tu. I co tu jeszcze? Taki choczyk, choczyk. A mógł być, nie, bardziej pręt zbrojeniowy, czy coś takiego. Kawałki jakichś tam metali. No, od samego brzegu jakaś złamana szufla się przyczepiła. O, a teraz taki jakby bolec. Czy taka śruba to była wcześniej? No, a teraz coś takiego. Jakiś uchwyt? Czego to mogło być? O, teraz taka siatka wypadła. Już chyba wypadło coś takiego tutaj w tym piekiełku. No i tyle. O, coś jest. Pilnik. Tak, wyszedł pilnik, a przed chwilą w ogóle o nim myślałem, bo taki podobny przedmiot mi wyszedł, a to była tylko blaszka. No, teraz mamy pilnik. Prawdziwy chyba. Tak, to był pilnik. No i tu jeszcze od pieca kaflowego. Złamany okrąg. A spójrzmy, co tu do magnesu się przykleiło tym razem. Wow. I mamy kolejny większy złom z piekiełka. Skoro to jezioro ma nazwę Piekiełko, to może na dnie gdzieś tam spoczywa diabeł, a ten cały złom jest jego. A my go kradniemy. Kradniemy złom diabła. No, ciekawe, czy coś się złapało, czy nie. Wyciągamy. Tutaj dużo trzcinek widać jest w tym miejscu. Trochę blokują, no ale coś się złapało. No. Nawet kawałek łyżki widać, że wypadło. Teraz sobie rzuciłem te trzciny. Chyba gdzieś poruszyłem tutaj miętą. Tak zaczął ładnie pachnieć tutaj. Szkoda, że na YouTubie nie można udostępniać zapachów. To byście poczuli teraz ten zapach. No bo naprawdę ładny jest. No, z tych trzcin tu próbuję coś wyszarpać. Jakiś złom. I chyba coś jest. O, proszę. Szczypce takie, o, jak kombinerki. Dzisiaj już wypadły kombinerki, jedne. A teraz mamy takie szczypce, o proszę bardzo. Fajne. No, ciekawe tutaj fanty wychodzą. Ciekawe, co jeszcze wyciągniemy. Co tym razem ukradliśmy diabłu? Jakieś dwie blaszki. Takie coś się udało złapać. Przy samym brzegu mi się zerwało z magnesu, bo taka skóra jeszcze widać, że na tym jest. To jakiś pasek był? Tak, widzę, że pasek skórzany. Już się zachował. Ciekawe od czego. Coś tu chyba mamy. Jest taka rurka. A to co to jest?
jakby kamień niż pachelka. No nie wiem, od czego to mogło być. O, proszę, jest łopata. Już któraś z rzędu z tego piekiełka. No to tak, u mnie wygląda to dzisiaj ta tyle rzeczy wyłowionych. Stawiam na jakieś 25-30 kg. Powolutku już się zawijamy. Ja wam przed chwilą pokazałem, co tam mi się udało dzisiaj wyłowić. A teraz zmierzam do Konrada sprawdzić, ile u niego rzeczy wyszło. Jak tam u ciebie? Też takie te wyszły, nie? Te kombinerki były, a te obcęgi całe. Obcęgi są, no. Ja by Francuza małego mi się udało wyłowić. No cały sprzęt. Jakieś zabaweczki widzę masz. Sprzęty spakowane. Tam jeszcze złom czeka, Kamila i mój. Idziemy na podsumowanie. A i tutaj są rzeczy, które Konrad wyłowił na pierwszym miejscu, czyli tu. I za chwilę pokazujemy całość, którą wyłowiliśmy dzisiaj. No, trochę też tego tutaj jest. Nasza misja czyszczenia piekiełka nie dobiegła jeszcze końca. Sami spójrzcie, jak to się prezentuje tutaj. Ja tutaj na oko z Konradem stwierdziłem, że jest około 50 kg. Rzuty widzieliście. Cały boks jest zapełniony. I tak jak mówiłem, nasza misja tutaj jeszcze się nie skończyła, więc odwiedzimy jeszcze nie raz piekiełko na magnesie. Dzisiaj tyle. Poszukiwania już zakończone. No sami widzieliście, cała kastra złomu wypadła. Tyle złomu udało nam się ukraść diabłu, jak to wspomniałem na filmie. I to, jak Kamil wspomniał, będziemy tutaj jeszcze wracać. Pod złomu tutaj jeszcze wychodzi bardzo dużo. Kończymy dzisiejszy odcinek. Lajkujcie, subskrybujcie. Pamiętajcie, że będziemy następne odcinki nagrywać. Tutaj jest piekiełka i nie tylko. I zapraszamy na kolejne odsłony. Do zobaczenia, cześć! Cześć!